Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie samochód wyjątkowy. Wyjątkowy dosłownie, bo to jedyny egzemplarz na świecie. Zastanawiacie się pewnie, co musiałem podpisać, żeby wyjechać nim na drogi. Panie i panowie, oto on. Porsche 911 Dakar Red 58 Special to specjalna wersja dostępnego współcześnie 911 Dakar, nawiązująca do samochodu, którym podczas maratonu Londyn-Sydney w 1968 roku na wybitnie wymagającym australijskim odcinku tego rajdu triumfowali kierowca Sobiesław Zasada i pilot Marek Wachowski. Śmiałkowie musieli jechać non-stop przez 3 doby, przecinając kontynent z zachodu na wschód, a załoga Zasada-Wachowski wygrała ten etap maratonu. Porsche nie ukrywa, że nie tylko ten, ale też inne sukcesy Sobiesława Zasady w rajdach samochodowych miały istotny wpływ na budowanie legendy samochodów sportowych Porsche. Ponieważ w tamtych latach wiele osób uważało, że auta te są zbyt delikatne do rajdów. W tym roku mija 55 lat od australijskiego sukcesu polskiej załogi i dokładając do tego zeszłoroczną premierę najnowszej odsłony 911 Dakar, nie mogło być lepszej okazji do stworzenia przez polski oddział firmy tej wyjątkowej wersji. Jest to jednocześnie pierwszy egzemplarz Porsche w Polsce stworzony przy udziale programu Sonderwunsch, co oznacza życzenie specjalne. Mówiąc wprost, wszystko jest możliwe za odpowiednią opłatą. Klient staje się kierownikiem projektu realizacji własnego modelu szykowanego na zamówienie, ale dziś skupmy się na tym cacku. Konfigurowanie tego samochodu trwało wiele miesięcy. Przedstawicielom polskiego oddziału Porsche przyświecała myśl, by stworzyć pojazd inspirowany autem Zasady i Wachowskiego, ale także wyjątkowy. Jak już udało im się dobrać odpowiedni lakier, poświęcili czas różnym smaczkom. Numer startowy 58 i napis Poland na tylnej pokrywie są malowane ręcznie, a nie naklejane. Poza tym mamy tu ucha holownicze, reflektory przednie z chromowanym wykończeniem, klamki i felgi lakierowane na srebrno i plakietki Red 58 z autografem Sobiesława Zasady. Świetnie komponuje się także bagażnik dachowy z wyposażeniem zachęcającym do podróży z dala od utwardzonych szlaków. Personalizację widać także we wnętrzu, zobaczcie. Mamy tutaj sportowe kubełkowe fotele, klatkę bezpieczeństwa, dywaniki podłogowe z indywidualną grafiką czy specjalne krzyżowe przeszycia czarnej tapicerki. W kubełkowym fotelu nie siedzi się najwygodniej, ale nie to jest najważniejsze. Sprawdźmy, jak ten samochód jeździ. Tę wersję 911 Dakar napędza 6-cylindrowy bokser biturbo o pojemności 3 litrów, który rozwija moc maksymalną 480 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę trwa 3,4 sekundy, auto waży 1605 kg. Legendarny kierowca Walter Roll, który brał udział m.in. w dostrajaniu układu jezdnego tego samochodu, powiedział, że każdy wymagający kierowca będzie zaskoczony, jak dobrze ten samochód jeździ po asfalcie i poza nim. Ja Walterowi Rollowi wierzę i nie będę szukał granic tego modelu, zwłaszcza, że jest to jedyny egzemplarz na świecie w tej wersji. To, co zauważyłem, to fakt, że auto jest dość sztywno zestrojone i tak naprawdę nie czuję, że jest nieco wyższe od klasycznej 911. Układ kierowniczy, jak to w Porsche, jest precyzyjny niczym skalpel. Skrzynia biegów, PDK czyta niemal w myślach kierowcy i auto na krętych odcinkach jest zwinne niczym łyżwiarka figurowa, jak to 911. Wrażeń na mokrej nawierzchni dostarczają czasami te terenowe opony, ale wtedy do gry błyskawicznie włącza się elektronika, oczywiście o ile jest załączona, i auto sunie jak po szynach. Poza tym mamy tu wszystkie najnowsze technologie Porsche z bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto oraz rozbudowanym systemem pokładowym włącznie. Jest to wyjątkowy samochód nie tylko ze względu na jego właściwości jezdne czy fakt, że jest jedynym egzemplarzem na świecie, ale także ze względu na jego cenę. Cena bazowego modelu to około 1 200 000 zł. Do tego Porsche dołożyło listę opcji z programu spełniania marzeń, w tym na przykład niestandardową plakietkę Red 58 na tylnej pokrywie za 117 000 zł, wspomniane ucha holownicze z przodu i z tyłu za 236 000 zł, personalizowane dywaniki za niespełna 11 000 zł, personalizowaną pokrywę schowka na konsoli środkowej za 16,5 tysiąca złotych. W sumie wyposażenie dodatkowe kosztowało 1 000 000 zł, co dało finalną cenę samochodu na poziomie 2,2 miliona złotych. Spełnianie marzeń kosztuje, ale warto.